Witam, witam wszystkich 7 lipca. Tutaj właśnie ktoś był zainteresowany czereśniowiśniami. To jest właśnie ta czereśniowiśnia Carline. W zeszłym roku wsadzona, a owoców nawet sporo. A tutaj jest właśnie stara odmiana czereśniowiśni. Tylko nazwy nie pamiętam, kiedyś tam z ojca sadzona. To jest ogromne drzewo. Owoców sporo. Bardzo duże owoce. Ciut są większe od tej odmiany Carline. Znowu ta odmiana nowa Carline. Ona więcej ma smak czereśniowy, a mniej nutki wiśniowej. A stara odmiana więcej pod wiśnie, a trochę mniej nutki czereśni. Ale stara odmiana jest bardziej słodka. A ta nowa trochę delikatnie kwaskowy posmak jest, ale i tak polecam tą odmianę. Jak ktoś jest zainteresowany czereśniowiśnią kolumnową Carline, to polecam z całego serca. Można szukać w szkółkach. Przyrosty bardzo duże, około metra, nowe. Stara odmiana to jest bardzo ogromne drzewo. Chyba 30 lat może mieć. W oczku rybki wiecznie głodne. Bo róweczki przecież dojrzewają. Blue crop. Nelson jeszcze zielony. Spartan też na bieżąco. Tu jest Duke. Też kolory dostaje. Następny Blue Crop. Trochę tego wisi. Tu jest bardzo ciekawa odmiana. Kiedyś zakupiona parę lat temu, już nie pamiętam ile. Ojciec gdzieś ją kupił w jakimś sklepie, ani to szkółka. Mniej więcej mi ta odmiana podchodzi pod Chandlera, no ale już o dziwo się owoce robią kolorowe. Tu jest Chandler. Jeszcze zero wybarwiania. Tak wprawdzie to nie wiadomo co to za odmiana, no ale te grona to wielkością to są do 5 złotówki. No kolosy. Nawet zielone są bardzo duże. No nejmowa borówka, ale odmiana świetna. Przesadzona została do doniczki, bo rosła, ojciec ją kiedyś z zwykłej ziemi wsadził. Już ledwo co z niej było,
A teraz ładnie odżyła, jak ją wsadziłem do donicy i się zrobiła piękna borówa. I owoce śliczne, ogromne.